Siema, bakteria Piknik TV. W niedzielę zakończyły się Mistrzostwa Europy w Niemczech, a już jutro po niecałych 2 miesiącach przerwy startuje najlepsza Liga Świata. Równo z Ekstraklasą rozpoczną się też rozgrywki pierwszej i drugiej ligi. Kibole niektórych klubów po ubiegłorocznych sukcesach czy też obiecujących ruchach w swoich drużynach już nie mogą doczekać się startu rozgrywek. Są też pesymistycznie nastawieni fani klubów mierzących się z różnego rodzaju zawirowaniami, czy też źli na zarządy za niedostateczną pracę wykonaną w letnim oknie transferowym. Mimo to każdy wierny fanatyk dostaje gęsiej skórki na start rozgrywek. A co nas czeka w tym sezonie? W Ekstraklasie mamy bardzo ciekawy zestaw beniaminków, ponieważ po roku wraca Gdańska Lechia, a GKS Katowice oraz Motor Lublin na powrót do elity czekały odpowiednio 19 i 32 lata. Co za tym idzie, Śląsk Wrocław zyskał w Ekstraklasie 2 zgodowiczów, a oficjalny ligowy mecz przyjaźni z motorowcami zostanie rozegrany pierwszy raz od sezonu 2007-2008. W tym roku sztama Śląska i Motoru obchodzić będzie 35-lecie. Przyjaciela w rozgrywkach zyskał również Górnik, a ich zgoda z Gieksą obchodzić będzie 15-lecie. Minusem nadchodzącego sezonu Ekstraklasy jest na pewno fakt, że po spadku Łódzkiego Klubu Sportowego oraz Warty Poznań nie zobaczymy już żadnych wielkomiejskich derbów, czy chociażby wielkich derbów Śląska. Zanim przejdę do rozkładu jazdy pierwszej kolejki sezonu, najpierw przedstawię Wam partnera dzisiejszego odcinka, którym jest STS. Z okazji startu najlepszej ligi na świecie oraz pierwszej ligi przygotowaliśmy dla Was limitowaną akcję specjalną. Rejestrując się z linku w opisie lub wpisując podczas rejestracji kod PIKNIKSTS, możecie otrzymać aż 250 zł dodatkowego bonusu za wytypowanie zwycięzcy w dowolnym spotkaniu pierwszej kolejki. Aby odebrać bonus, wystarczy spełnić kilka prostych warunków i jeśli zakład na zwycięstwo oraz kupon wejdzie, możecie zgarnąć dodatkowe 2,5 zł oprócz wygranej z kuponu. Ja obstawiam zwycięstwo Jagiellonii, Śląska, Pogoni i Legii. Stawiam 2 dyszki, a do wygrania mam 130, ale jeśli kupon wejdzie, zgarnę dodatkowe 2,5 zł. Warto też wspomnieć, że akcja specjalna łączy się z ofertą powitalną, gdzie do zgarnięcia jest gwarantowane 660 zł. Link do rejestracji, regulaminu i wszystkich szczegółów w opisie filmu. Pamiętajcie o kodzie Piknik STS i że oferta jest tylko dla osób pełnoletnich, a ja zapraszam na rozkład jazdy pierwszej kolejki nowego sezonu. Meczem otwierającym zmagania w Ekstraklasie będzie piątkowy pojedynek obecnego mistrza Polski Jagiellonii Białystok z Puszczą Niepołomice. Kibice z Podlasia po historycznym sezonie odczuwają mocną ekscytację nadchodzącymi rozgrywkami. Dobre nastroje przełożyły się na ponad 7 tysięcy sprzedanych karnetów. Na piątkowym spotkaniu Ultra powinna wypełnić się do ostatniego miejsca, a spotkanie z trybun powinno przyciągnąć ponad 15 tysięcy widzów. Warto również wspomnieć, że Jaga po weekendzie zmierzy się na bliskim wyjeździe z litewską z drużyną Sponiewierza w walce o 3. rundę eliminacji do Ligi Mistrzów. Prawdopodobnie najciekawszym meczem weekendu będzie mecz przyjaźni we Wrocławiu. Po roku niebytu w Ekstraklasie Lechia na pierwsze spotkanie uda się do swoich braci z Dolnego Śląska, a na trybunie B powinna zasiąść konkretna liczba BKS-u. Wydaje się, że po dofinansowaniu miasta klub z Pomorza powinien poradzić sobie z problemami finansowymi. Wrocławianie po bardzo dobrym sezonie zwieńczonym wicemistrzostwem nie rzucili się tłumnie po bilety sezonowe i wykupili ponad 3000 karnetów. W piątek planują hucznie powitać swoich braci. Klub we wtorek poinformował o sprzedaży 16 tysięcy biletów na to spotkanie. W czwartek wrocławianie rozegrają również pierwsze spotkanie drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji z łotewskim klubem Riga FC. Do Łotwy wybiera się komplet 800 fanów Śląska. O 20.30 w Opolu miejscowa Odra podejmie ruch Chorzów. Obie ekipy w nadchodzącym sezonie mają w planach walkę o awans. Przypominamy, że gospodarze w poprzednim sezonie zajęli 6. miejsce, odpadając w barażu. Natomiast goście nie chcą zakorzenić się na zapleczu Ekstraklasy. W tym sezonie fani Odry powinni pożegnać swój stary stadion przy Oleskiej, ponieważ budowa nowego obiektu zmierza ku końcowi. W piątek na pewno sektor gości wypełni się do ostatniego miejsca, a do kompletu publiczności na ten moment brakuje około 2000 miejsc. W soboty i niedzielę czekają nas zmienione w porównaniu do poprzedniego sezonu godziny rozgrywania meczów. Spotkania, które rozgrywane były o 15, będą rozpoczynać się o 14.45, a
mecze, które rozpoczynały się o 20, będą grane o 20.15 i właśnie o 14.45 kibice przy Bukowej w Katowicach po długich 19 latach ponownie poczują smak Ekstraklasy. Gieksiarze rundę jesienną rozegrają na Blaszoku, który aktualnie jest najbardziej oldschoolowym obiektem najwyższej ligi. W rundzie wiosennej powinni przenieść się na nowy stadion. Do tego czasu należy spodziewać się kompletu fanów w żółtych koszulkach, ponieważ klub wyprzedał wszystkie z ponad 4000 przygotowanych karnetów. Jako pierwsi w sektorze gości przy Bukowej zasiądą fani Radomiaka. Kibice Pogoni Szczecin po rozczarowującym sezonie i przegranej w finale Pucharu Polski oraz opieszałości władz na rynku transferowym podchodzą do nowych rozgrywek dość sceptycznie. Portowcy w środę wydali oświadczenie, w którym możemy przeczytać m.in. Chcemy poinformować Was, ale i rzesze kibiców Dumy Pomorza, że w ramach protestu, aż do odwołania, na domowych meczach Pogoni Szczecin nie będzie prowadzony zorganizowany doping przez pierwszy kwadrans trwania spotkań. Po kwadransie uderzamy jednak ze zdwojoną siłą i dajemy z siebie 1948%, aby wspierać naszych piłkarzy. Protest ten nie jest wymierzony w nich. Wierzymy, że każdy z nich daje z siebie tyle, ile może. To forma protestu, która ma uzmysłowić tęgim głową w klubie, że muszą zmienić swoje podejście, bo to oni zawalili w kluczowym i historycznym dla klubu momencie. To oni zaprzepaścili szansę na zdobycie pierwszego trofeum w historii klubu, a następnie nie potrafili uderzyć się w pierś. Do dziś nie wyszli do kibiców, aby opowiedzieć o motywach swoich decyzji. Nie ma wyznaczonej daty trwania protestu. Zostanie zakończony w momencie, gdy zauważymy, że w klubie stawiane są kolejne kroki, które mają poprawić jego sytuację. Mimo złych nastrojów, portowcy wykupili prawie 5000 karnetów. Pierwszy mecz, który zagrają z Koroną z trybun, powinno obejrzeć ponad 15 tysięcy widzów. Do Szczecina na pierwszy wyjazd sezonu scyzory udadzą się pociągiem. O 20.15 przy Łazienkowskiej Legia zagra z Zagłębiem. Nieznani sprawcy informują. Jedziemy z nowym sezonem. Jedziemy po puchary, po kolejny rok dobrej zabawy i po Mistrzostwo Polski. Inaczej być nie może. Nic innego nas nie interesuje. Warszawa zasługuje na więcej. W wyrazie zaufania stołeczni fani wykupili wszystkie 10 tysięcy karnetów przygotowanych przez klub do sprzedaży. Sobotni mecz z Zagłębiem Lubin na Łazienkowską powinien przyciągnąć komplet widzów. Miedziowi do stolicy Polski udadzą się autokarami. Stalówka po wygraniu baraży awansowała do pierwszej ligi i w pierwszej kolejce zmierzy się u siebie z Górnikiem Łęczna. Goście zameldują się w sektorze gości, a jako transport wybrali autokary. Polonia Bytom po nieudanej rundzie barażowej kolejny sezon spędzi w drugiej lidze. Najlepiej jeżdżąca na wyjazdy ekipa z trzeciego poziomu rozgrywkowego na pierwszy wyjazd uda się autokarami na spotkanie z Beniaminkiem Pogonią Grodzisk Mazowiecki. My zbliżamy się do 100 tysięcy subów, a ze statystyk wynika, że ponad połowa z oglądających jest z policji. Dlatego kto jeszcze nie subskrybuje, niech to zrobi teraz. W pierwszym niedzielnym spotkaniu Cracovia podejmie u siebie Piasta Gliwice. Pasy po niedawnych zmianach w gabinetach wchodzą w sezon z nowymi nadziejami. Goście wybierają się na stadion przy Kałuży transportem kołowym. Kolejarz po fatalnym sezonie nie ma powodów, by spodziewać się poprawy. Fani zarzucają włodarzom brak działań w celu poprawy obecnej sytuacji. Dialog na linii klub kibice nie istnieje, a nietrafione akcje marketingowe tylko dodatkowo denerwują poznaniaków. Sprzedaż karnetów oraz biletów na spotkanie z Górnikiem wygląda blado. Stowarzyszenie kibiców Lecha Poznań wystosowało przed sezonem komunikat pod hasłem Nowe rozdanie, wielki blef, który kończą słowami. Zapewniamy, że grupy kibicowskie obecnie na stadionie będą dalej prowadzić działania przeciwko braku odpowiedzialności w klubie. Górnik po zmianach w zarządzie liczy na poprawę działania klubu, a w niedzielę najprawdopodobniej w konkretnej liczbie zamelduje się w Poznaniu. Motor Lublin po 32 latach rozegra pierwszy domowy mecz w Ekstraklasie. W niedzielę o 20.15 podejmie u siebie Raków Częstochowa. Fani ze Świętego Miasta zasiądą w sektorze gości, a na stadionie w Lublinie powinien zasiąść komplet. W niedzielne popołudnie Wisła Płock zmierzy się w pierwszej lidze z Beniaminkiem z Kołobrzegu. Kibice Kotwicy mimo awansu mogą obawiać się o przyszłość klubu, obserwując zawirowania finansowe i relacje pracowników klubu oraz piłkarzy z prezesem. Tysty fani opublikowali zapowiedź nadchodzącego sezonu. Przed meczem pierwszej kolejki z Miedzią Legnica odbędzie się też festyn kibiców. Zaplanowany jest m.in. turniej piłkarski, a także zawody siłowe i walki bokserskie. Mecz dwóch drużyn planujących walkę o awans zapowiada się ciekawie, a w klatce gości zasiądzie grupa przyjezdnych z Legnicy. W niedzielę swoje mecze w drugiej lidze rozegrają również Spadkowicze z zaplecza Ekstraklasy. Pod Beskidzie podejmie u siebie Olimpię Elbląg, natomiast Zagłębie zagra z Olimpią Grudziądz. W obu meczach w klatce pojawią się kibice gości. Na swój pierwszy mecz aż do poniedziałku czekać będą musiały zespoły Stali Mielec i Łódzkiego Widzewa. Chłopcy ze Stali przed sezonem polecali fanom mieleckiej drużyny skupienie się na
kibicowaniu drużynie zamiast zastanawianiu się nad losami klubu po stracie kilku ważnych sponsorów. Widzewiacy na Podkarpaciu powinni pojawić się w komplecie. W poniedziałek w pierwszej lidze czeka na starcie Stali Rzeszów z Arką Gdynia. Oba kluby ostatnie tygodnie spędziły na kibicowskich turniejach. Stal rozpoczęła świętowanie 80. urodzin klubu, natomiast Arkowcy celebrowali 50-lecie zgody z Polonią Bytom czy też 50-lecie fanklubu Strzewa. Kibice z Gdyni łatwo nie zapomną kompromitacji z końcówki poprzedniego sezonu, która pozbawiła ich awansu do ekstraklasy, natomiast wierzą, że obecne rozgrywki będą dla nich lepsze. Gospodarze również na okrągłą rocznicę istnienia klubu chcieliby osiągnąć sukces w postaci awansu. Dajcie znać, na jakie wy mecze czekacie i co myślicie o nadchodzącym sezonie. Kto wytrwał do końca, niech tym razem zostawi komentarz o treści Powrót, a ja przypominam, że kto nie subskrybuje, ten z policji. Jeśli nie widzieliście jeszcze nowej serii pod tytułem Zgody, Kosy, Układy, to sprawdźcie odcinek o Górnośląskiej Koalicji.